Piranha Bytes początkowo nie zamierzała zwlekać z publikacją gry aż do 2001 roku. Pierwotne plany mówiły bowiem o pierwszej połowie roku 1999. Z tego właśnie okresu pochodzą materiały zamieszczone na promocyjnym krążku od In Extremo, zawierającym singiel Disco Rosen, zwiastujący nadejście płyty Verrärt und Angespin. Wśród materiałów tam zamieszczonych znajduje się m.in. trailer Gothica z targów E3, niepublikowany dotąd motyw muzyczny oraz mnóstwo zrzutów ekranu z bardzo wczesnego stadium pracy, które ledwo przypominają końcowy produkt. Nie można także zapomnieć, iż zespół In Extremo wraz ze swoją muzyką dosłownie pojawił się w grze. Na początku jednak zaznajomimy się z pełnym krążkiem od tego niemieckiego zespołu. Na płycie Verrärt und Angespin znajduje się łącznie 13 utworów. Do najpopularniejszych z nich należy bez wątpienia Hermanelli. Konkretnie tę piosenkę kojarzymy przede wszystkim z tego, że jako pierwsza zostaje zagrana podczas koncertu w zewnętrznym pierścieniu Starego Obozu. Nie da się także ukryć, iż całkiem dobrze wpada w ucho. Od warstwy melodycznej nie odstaje też tekst. Utwór ten bowiem porusza historię nieszczęśliwego uczucia trolicy do pana Manelliego. W tej szwedzkiej balladzie trolówna ofiaruje swojemu wybrankowi bogate dary, by przekonać go do poślubienia absztyfikantki. Pan Manelli wzgardza jednak tuzinem rumaków, młynów i złotym mieczem. Mówi wprost, że z powodu jej diabelskiego pochodzenia nie ma takiej możliwości. Tak egzotycznej historii o nieodwzajemnionej miłości próżno szukać w literaturze. Polecam dokładnie zapoznać się z utworem, jednocześnie wodząc oczami po tekście polskiego tłumaczenia. Druga płyta CD kryje w sobie jeszcze ciekawsze rzeczy. Sama okładka zaś już od początku pokazuje, że oprócz muzyki krążek zawiera także coś ekstra. Poza wspomnianym już singlem Disco Rosen, na CD odnajdziemy materiały promujące nadchodzącą wówczas grę Gothic. I tak oto znajdują się tam screeny prezentujące rozgrywkę w innej formie od tego, co znamy. Dołączono również oryginalny zwiastun pokazujący najważniejsze aspekty produktu. Dodatkowo zawarto krótki, tajemniczy motyw muzyczny, stworzony specjalnie na potrzeby tego wydania. Polecam odsłuchać go dwukrotnie i dać się ponieść tajemniczej atmosferze. Następnie przedstawiam dostępny na płycie trailer. Verdammt zur Sklaverei in den Erzminen des Königreiches ist das oberste Ziel Überleben. Eine magische Barriere macht eine Flucht für jede Art von Lebewesen unmöglich. Und du musst lernen, deine Waffen geschickt und konsequent einzusetzen. Du kannst Rätsel lösen, um schneller an noch bessere Waffen zu gelangen. Und die wirst du brauchen, um gegen die schnellen Goblins, die furchtbaren Orks oder die fiesen Crawler zu bestehen. Erlebe das Action-Rollenspiel immer wieder neu, als Dieb und Bogenschütze oder Kämpfer. Spiele die Rolle des Zauberers oder nutze die spirituellen Mächte als Psioniker und schlüpfe in die Körper deiner Feinde. Und diese müssen lernen, dass du immer geschickter, vorsichtiger, schneller und stärker wirst. Und das spricht sich rum. Denn alle in dieser Welt reden miteinander. Und du solltest dir genau überlegen, wen du hilfst und wen du bekämpfst. Man wird sich an dich erinnern und sich gegen dich verbünden. Gothic,
Ein actiongeladenes 3D-Rollenspiel, in dem du dich frei bewegen, springen, schwimmen und klettern kannst. Bei voller Kontrolle mit nur 10 Tasten. Ein Überlebenskampf in einer Welt, in der erstmals in der Geschichte der Rollenspiele über 200 Charaktere und viele Monster ihrem eigenen Lebensrhythmus und ihren eigenen Interessen folgen. Sie kommunizieren miteinander und sie kämpfen mit dir oder gegen dich. Und sie sind schlau. Sie nehmen, was sie finden, ganz besonders herumliegende Waffen. Keine endlosen Statistiken. Jede Weiterentwicklung und neue Waffen sind direkt am Helden zu erkennen. Inventar und Menüfenster sind an- und abschaltbar. 4 verschiedene Rollen und unvorhersehbare Ereignisse zwingen Freund und Feind, sich ständig anzupassen. Tag und Nacht, allein oder zu fünft im Multiplayer-Netzwerk. Man wird sich an dich erinnern in Gothic. Das Action-Rollenspiel für PC, CD-ROM. Zachęcam także do zapoznania się ze wspomnianymi już grafikami.